Z biblijnej Księgi Wyjścia wynika, że Arka Przymierza to złota skrzynia, w której przechowywane są tablice z dekalogiem. Do 587 roku przed naszą erą Arka znajdowała się w świątyni Salomona. Potem zniknęła. Co się z nią stało? Arka Przymierza stanowi największą zagadkę wszechczasów. Marzy o niej każdy poszukiwacz skarbów. Czy kiedyś uda się ją odnaleźć? Przypuszczam, że jest w Etiopii. Po pierwsze, zawiera Słowo Boże. Po drugie, Arka stanowi źródło olbrzymiej mocy. Po trzecie, umożliwia kontakt z Bogiem. To byłoby największe odkrycie w historii świata. Nie ulega wątpliwości, że Arka jest gdzieś ukryta. Biblijnego opisu wynika, że Arka Przymierza jest złotą skrzynią, w której przechowuje się kamienne tablice z tekstem dekalogu. W arce jest również laska Aarona, dzban z manną i Tora. Mojżesz dostał od Boga bardzo szczegółowe wytyczne dotyczące tego, jak ma wyglądać skrzynia. Miała zostać zrobiona z desek i obita złotą blachą. Na pokrywie miały znajdować się figury dwóch cherubinów. Do noszenia arki miały służyć dwa drewniane drągi. Zadziwiające jest, jak dokładne wytyczne Mojżesz dostał od Boga. Arka została skonstruowana zgodnie z bardzo szczegółowym planem. Biblia pełna jest alegorii i metafor. Ten fragment jest niezwykle konkretny. Bóg dał Mojżeszowi bardzo szczegółowe wskazówki dotyczące budowy Arki Przymierza. Wymiary zostały podane z dokładnością do centymetra. Podążając za wytycznymi zawartymi w Biblii, można stworzyć wierną rekonstrukcję Arki. Wyglądałaby identycznie jak oryginał. W Biblii podane są dokładne wymiary Arki Przymierza. 100 cm długości, 50 szerokości i 80 wysokości. Jest pokryta złotem. W dolnej części znajdują się otwory na drągi służące do noszenia Arki. Na pokrywie umieszczono figury cherubinów. Z archeologicznego punktu widzenia jest to największy skarb wszechczasów. Arka Przymierza miała praktyczne zastosowanie. Mojżesz zszedł z góry Synaj z kamiennymi tablicami. Musiał je później gdzieś umieścić. Do transportu najlepiej nadawała się skrzynia. To było najprostsze rozwiązanie. Jestem przekonany, że Arka Przymierza miała duże znaczenie. Pytanie tylko, czy rzeczywiście posiadała magiczne właściwości. I czy mogła przetrwać do dzisiejszych czasów? Świątynia jerozolimska została wzniesiona na zlecenie króla Salomona w X wieku przed naszą erą. Elementem budowli było miejsce najświętsze, w którym przechowywano Arkę Przymierza i kamienne tablice z dekalogiem. W 587 roku przed naszą erą świątynię zniszczyli Babilończycy. Nie wiadomo, jaki los spotkał Arkę Przymierza. Czy Arka przetrwała do naszych czasów? Byłoby to możliwe, gdyby ktoś o nią dbał. Jeśli trafiła do jednego z zalanych tuneli pod Jerozolimą, drewno z pewnością zgniło. Może zachowała się złota blacha, figury aniołów i kamienne tablice.
Perhaps the stones inside it might still be there. Złoto jest bardzo wytrzymałe. Dlaczego arka nie miałaby przetrwać do dzisiejszych czasów? Nie mówię oczywiście o drewnianych elementach, chociaż w kairskim muzeum można podziwiać pozłacane drewniane skrzynie sprzed kilku tysięcy lat. Są w świetnym stanie. Nie ulega wątpliwości, że Arka istniała naprawdę. Bardzo podobne skrzynie znajdowano w Egipcie. Istnieje duża szansa na to, że skrzynia przetrwała do dzisiejszych czasów w dobrym stanie, ponieważ była obita złotem. Jeśli przetrwały do dzisiaj jakieś biblijne artefakty, to z pewnością jednym z nich jest Arka Przymierza. Jezioro Tana, Etiopia. Jedna z największych zagadek wszechczasów. Gdzie ukryto Arkę Przymierza? Jedna z najbardziej prawdopodobnych teorii głosi, że 2,5 tysiące lat temu Arkę przewieziono do Etiopii. Addis Abeba, Dzień Świętego Michała. Jedni twierdzą, że Arka jest w świątyni Roslin, inni, że na zamku Remlin albo w Egipcie. To bardzo ciekawe miejsce, ale możliwe, że Arka Przymierza znajduje się w Etiopii. Kościół Świętego Michała, procesja z Arką. Niektórzy historycy są zdania, że Babilon to tak naprawdę Abysynia, czyli dzisiejsze tereny Etiopii. Istnieje teoria, że tu właśnie trafiła Arka Przymierza. Etiopscy chrześcijanie od wieków utrzymują, że Arka Przymierza znajduje się w małej kaplicy w Aksum. Podobno trafiła tu przed kilkoma tysiącami lat i jest strzeżona przez mnichów, którzy do końca życia nie mogą opuszczać terenu świątyni. Według starożytnej etiopskiej księgi Kebranagast, królowa Asaby zaszła w ciążę z królem Salomonem. Ich syn miał na imię Menelik. Gdy dorósł, odwiedził swojego ojca w Jerozolimie. Podmienił wtedy Arkę Przymierza i przewiózł oryginał do Etiopii. Brzmi to trochę jak scenariusz hollywoodzkiej produkcji. Ile w tym jednak prawdy? Królowa Saby Makeda odwiedziła króla Salomona. Istnieje teoria mówiąca, że mieli ze sobą romans. Makeda zeszła w ciążę. Po powrocie do Etiopii urodziła syna. Dała mu na imię Menelik, co znaczy syn mądrego człowieka. Gdy Menelik dorósł, przyjął zaproszenie ojca i udał się do Jerozolimy. Zabrał ze sobą replikę Arki Przymierza. W drodze powrotnej dowiedział się od jednego ze swoich towarzyszy, że replika została w jerozolimskiej świątyni, a oni niosą do Etiopii prawdziwą Arkę Przymierza. Przed opuszczeniem Jerozolimy Babilończycy zniszczyli świątynię króla Salomona. Bardzo możliwe, że zanim do tego doszło, kapłanom udało się przewieźć Arkę do Egiptu, a potem do Etiopii. Addis Abeba, Etiopia. Daniel Gibret jest etiopskim historykiem. Specjalizuje się w historii Arki Przymierza.
Spotykam się z nim w kawiarni w stolicy Etiopii, Addis Abebie. Czy to prawda, że Arka Przymierza znajduje się w Etiopii? Sądzę, że tak. Wskazują na to źródła historyczne z XIII wieku. Według księgi Kebranagast Arka Przymierza została wywieziona z Jerozolimy przez syna króla Salomona. Menelik został później władcą Etiopii. Arka znajdowała się najpierw na jednej z wysp na jeziorze Tana. Potem przewieziono ją do Aksum. W każdym etiopskim kościele znajduje się replika Arki Przymierza. Nie są to jednak zwykłe kopie. Nie stanowią odwzorowania oryginału pod względem kształtu ani wymiarów. Mają znaczenie symboliczne. Arki, które można podziwiać w etiopskich kościołach, różnią się od siebie. Wykonane są z różnych materiałów. Łączy je jednak to, że przypisuje im się cudowne właściwości. Repliki mają istotne znaczenie. Dla etiopskich chrześcijan są tak samo ważne jak oryginalna Arka Przymierza. Dzień Świętego Michała. Wiara w Arkę Przymierza jest w Etiopii bardzo mocna. Zdecydowanie tak. Panuje powszechne przekonanie, że prawdziwa Arka jest w Aksum. Nikt jej wprawdzie nie widział, ale nie ma to żadnego znaczenia. Ludzie i tak w to wierzą. W każdym kościele w Etiopii znajduje się co najmniej jedna replika Arki Przymierza. Najważniejsze święta księża prowadzą procesję, niosąc na głowach taboty. Są to repliki Arki Przymierza lub kamiennych tablic z dekalogiem. Jezioro Tana, Etiopia. Brytyjski pisarz Graham Hancock udowadnia w swojej książce, że po 7 latach w Egipcie Arka została przewieziona do Etiopii na tę wyspę. Kilkaset lat później przeniesiono ją do Aksum. Życie na wyspie Tanakerkos wygląda dziś podobnie jak przed 2000 lat. Mieszka tu około 30 kapłanów. Są całkowicie odcięci od współczesnej cywilizacji. Na wyspie nie ma prądu ani telefonów. Kontakt ze światem zewnętrznym ograniczony jest do minimum. Kiedy jednak wyjaśniłem powody mojej wizyty, księża zgodzili się na spotkanie. Po wyspie oprowadzi mnie najwyższy kapłan Gabriel. Jest tu kilka domów, budynki gospodarcze i zabytkowy kościół. Hello. Idziemy do kościoła. To kilka minut drogi stąd. Tu przechowywano Arkę Przymierza? Zgadza się, była tu przez 800 lat. Tak długo? Składano tu ofiary? Tak. Jakiego rodzaju? Z owiec i kóz. To święte miejsce. Najświętsze.
Najświętsze z najświętszych. Kiedy zbudowano tu świątynię? To najstarszy klasztor w Etiopii. Został założony 800 lat przed narodzeniem Chrystusa. Before Jesus Christ, 800, about 800 years. Kosztowałeś już etiopskiego piwa? To drink. Ważycie je tutaj? Zgadza się. What's your beer like? Jak smakuje? Jest pyszny. Naprawdę? In alcoholic. Okay. Wesoło to u was. This way? This way. Okay. Kapłan prowadzi mnie do miejsca, w którym przed tysiącami lat znajdowała się Arka Przymierza. Okay, mister, jesteśmy na miejscu. Tutaj przed naszą erą leżała Arka Przymierza. Ludzie przybywali tu, żeby składać ofiary. Arka leżała na tej skale. Spójrz na te cztery wgłębienia. Służyły do mocowania arki do podłoża. Skrzynia miała mniej więcej takie rozmiary. Była dosyć duża. Mocowano ją w tych otworach. Niesłychane. Tu składano ofiary. Przed arką. Zwierzęta zabijano na tym ołtarzu. Kapłan pokazuje mi miejsce, w którym wierni składali ofiary z owiec i kóz. Czytałem sporo książek, widziałem wiele filmów. Teraz stoję w miejscu, w którym kiedyś stała Arka Przymierza. Niesamowite uczucie. Za mną jest jezioro. Przede mną jeden z najstarszych kościołów w Afryce. Fascynująca historia. Ale ile w niej prawdy? Z Biblii wynika, że Arka Przymierza stanowiła potężną broń. Dzięki niej rozstąpiły się wody Jordanu i runęły mury Jerycha. Można dojść do niezwykle ciekawych wniosków, analizując historię Arki Przymierza pod kątem bitew i pewnych zdarzeń, w których brała udział. Arka sprawiła, że rozstąpiły się wody Jordanu. Może jej właściwości wcale nie były magiczne, tylko stanowiły przykład zastosowania niezwykle potężnej baterii. Pozostaje pytanie, skąd w tamtych czasach ludzie zdobyli tak zaawansowaną technologię? Na Bliskim Wschodzie słońce operuje bardzo mocno. Po całym dniu Arka była naładowana energią elektryczną. Jeśli ktoś jej dotknął, mógł kopnąć go prąd. Wstrząs był tak silny, że mógł doprowadzić nawet do zatrzymania akcji serca. Kapłan twierdzi, że w klasztorze przechowywane są relikwie z czasów,
w których arka znajdowała się na wyspie. Do Aksum miała zostać przewieziona ponad 2000 lat temu. Dostępu do relikwii bronią dwie kłódki. Przedmioty zostały przywiezione razem z Arką ponad 2000 lat temu. Zgadza się. Istnieją źródła historyczne potwierdzające legendę o tym, że Arka została przewieziona do Etiopii na wyspę Tanakirkos. Tamtejsi kapłani niedawno ujawnili żydowski napierśnik, który trafił na ich wyspę wraz z Arką Przymierza. To potwierdza, że przed naszą erą na etiopską wyspę docierały przedmioty z judaistycznego kręgu kulturowego. To ofiara złożona przez pierwszego kapłana. Fragment jego zbroi. Na pierśnik. Kapłan nosił go podczas ceremonii. Trafił tu razem z Arką Przymierza. Ile lat ma ten napierśnik? Pochodzi z IX wieku przed naszą erą. 800 years BC. BC, yes. Wow, okay. That's very old. Robi wrażenie. And this one, Taca do składania ofiar. So this dish would have been naczynie używane podczas ceremonii. During the ceremony? Yeah. Tak. So this collected Taca do zbierania krwi. Yeah. Zgadza się. Krew była niezbędna do rytuału. Taca zrobiona jest z żelaza, z brązu. Została przywieziona z Jerozolimy razem z Arką Przymierza. Służyła do składania ofiary krwi. Dlaczego nie zabrano jej do Aksum? W chrześcijaństwie nie ma potrzeby składania ofiar. Rozumiem. Naczynie przestało być potrzebne. Legenda mówi, że Arka Przymierza została przetransportowana na Tanakirkos z egipskiej Elefantyny. Do Aksum przewieziono ją dopiero po kilku wiekach. Dość zagadkowa jest jednak kwestia pozostałych relikwii, które znajdują się na etiopskiej wyspie. Czyżby jakaś ważna postać zostawiła tam część swojej garderoby? Taca pochodzi z tego samego okresu, co Arka Przymierza? Zgadza się. Trafiła na wyspę razem z Arką. Tak. Nie do wiary. Nie sądziłem, że mnich ma w zanadrzu jeszcze więcej relikwii. To, co ujrzałem, wprawiło mnie w osłupienie. Instrument dęty był używany przez kapłana. Widziałem podobne rogi na historycznych rycinach przedstawiających Arkę w towarzystwie kapłanów. Ten instrument trafił tu z Jerozolimy razem z Arką Przymierza? Niezwykły artefakt. Mogę spróbować? Proszę bardzo. Całkiem nieźle. Gram lepiej od ciebie. No.
Starożytni Żydzi użyli trąb do zburzenia murów Jerycha. Na Tanach Kirkos znajdują się przedmioty, które mogą pochodzić ze świątyni Salomona. Ta teoria jest bardzo prawdopodobna. Nie wiedziałem, czego spodziewać się po tej wizycie. Widziałem ołtarz i skałę, na której podobno stała Arka Przymierza. Kapłan był bardzo przekonujący. Następnego ranka wyruszam w podróż do Aksum na północy Etiopii. 2000 lat temu pokonanie trasy zajęłoby mi kilka miesięcy. Dzisiaj wystarczy 45 minut samolotem. Znajduje się przed niewielkim kościołem świętej Marii z Syjonu w Aksum. Etiopscy chrześcijanie wierzą, że tu właśnie przechowywana jest Arka Przymierza. Podobno przywieziono ją tutaj ponad 2000 lat temu. Dostępu do niej broni kapłan. Ma kategoryczny zakaz opuszczania terenu świątyni do końca życia. Intrygujące. Pytanie, ile w tym prawdy? Arka była wykonana z bardzo twardego drewna. Dodatkową ochronę stanowiła złota blacha. Całkiem możliwe, że przetrwała do dzisiejszych czasów. Na pewno zachowały się złote elementy. Etiopczycy twierdzą, że są w posiadaniu Arki Przymierza. Mieli umieścić ją w specjalnie zaprojektowanym kościele. Interesująca teoria. Potwierdzają ją nawet niektóre znaleziska archeologiczne. Niestety nie mamy wstępu do tego kościoła. Jeśli Arka rzeczywiście jest w Etiopii, znajduje się w Aksum. Strzeże jej mnich, którego misja jest dożywotnia. Nie wolno mu wychodzić z kościoła. Jest jedynym strażnikiem tej niesamowitej relikwii. Spotykam się z wysokim hierarchą kościelnym z Aksum. Chcę się dowiedzieć, czy wierzy w to, że w jego mieście znajduje się Arka Przymierza. Pierworodny syn króla Salomona, Menelik, wykradł Arkę Przymierza swojemu ojcu. Przewiózł ją Nilem z Jerozolimy do Etiopii. Przez kilka wieków znajdowała się pod ochroną mnichów z klasztoru na wyspie Tana Kirkos. Później trafiła do Aksum. Tutaj spoczywa po dziś dzień. Arka Przymierza jest najświętszą relikwią. Jej kopie można zobaczyć w wielu etiopskich kościołach. Ta, która znajduje się w Aksum, jest jednak jedyna w swoim rodzaju. Została zrobiona przez Mojżesza według szczegółowych wytycznych, które otrzymał od samego Boga. ክብር ከሁሉ ይዛ ትገኛለች ታላቁ ቅርስ ናት ህይወትም ናት
Arkę może ujrzeć tylko ten, kto jest bez grzechu. Dlatego nigdy nie wystawiamy jej na pokaz. Nikomu nie wolno podnosić na nią wzroku. Nie sądzę, by Arka znajdowała się w Aksum. Tamtejsi mnisi są strażnikami pięknej, wielowiekowej tradycji, ale nie najcenniejszego artefaktu świata. Gdyby mieli Arkę Kościoła, chroniłaby armia strażników, a nie jeden bezbronny mnich. Prawda jest taka, że każdy może wejść do tej świątyni. Etiopczycy pielęgnują piękną tradycję. Nie sądzę, by naprawdę wierzyli, że w ich kraju znajduje się Arka Przymierza. Etiopczycy twierdzą, że Arka Przymierza znajduje się w kościele świętej Marii z Syjonu w Aksum. Według tej teorii najświętszej relikwii strzeże mnich, któremu do końca życia nie wolno opuszczać kościoła. Nikt poza nim nie ma tam wstępu. Możliwe, że zasadę wprowadzono ze względu na świętość relikwii. Równie prawdopodobne jest jednak, że nikt nie ma wstępu do kościoła, ponieważ wcale nie ma w nim Arki Przymierza. Być może znajduje się tam kopia oryginalnej Arki i kamiennych tablic z Dekalogiem. Żydzi dość często zapuszczają się na terytorium Egiptu. Bez problemu mogliby również dotrzeć do Etiopii i zabrać Arkę Przymierza. Nie sądzę, by w Aksum przechowywano Arkę zrobioną przez Mojżesza. Nie twierdzę, że to niemożliwe. Ale prawdopodobieństwo jest raczej znikome. Przypuszczam, że znajduje się tam zabytkowa replika z kamiennymi tablicami. Arka podobno znajduje się w specjalnym skarbcu w pustynnym regionie. Kościół, w którym ma być przechowywana, nie wygląda zbyt imponująco. Gdyby ta skrzynia rzeczywiście tam była, z pewnością znajdowałaby się pod lepszą ochroną. Nie wierzę, by Arki Przymierza strzegł jeden bezbronny mnich. Przypuszczam, że w Aksum znajduje się jedynie kopia prawdziwej relikwii. Prawdopodobieństwo, by była to oryginalna Arka Przymierza, jest bliskie zeru. To najświętsza relikwia, najcenniejszy przedmiot świata. Bóg stworzył Arkę, by komunikować się z ludźmi. On 25 czerwca 2009 roku najwyższy patriarcha etiopskiego kościoła chrześcijańskiego Abune Paulos ogłosił, że pokaże światu Arkę Przymierza. Następnego dnia zmienił jednak zdanie. Stwierdził, że ze względów bezpieczeństwa Arka pozostanie w Aksum. Świątynia w Aksum ma ogromne znaczenie dla etiopskich chrześcijan. W każdym tutejszym kościele przechowywana jest replika Arki Przymierza, albo przynajmniej kopie kamiennych tablic z 10 przykazań. Ci ludzie naprawdę wierzą w tę historię. Podczas świąt noszą repliki Arki w procesjach. Wiara czyni cuda.
Teoria głosząca, że arka znajduje się w Aksum, jest najbardziej prawdopodobna. Wcale się nie zdziwię, jeśli pewnego dnia naukowcy dojdą do wniosku, że etiopscy mnisi rzeczywiście strzegą arki ze świątyni Salomona. Chcę poznać prawdę na temat arki znajdującej się w Etiopii. W tym celu spotykam się z tutejszym kapłanem Michaelem Kebede. Od długiego czasu szukam Arki Przymierza. Gdzie ona jest? Tutaj, za niebieskim oknem. Widziałeś ją? Nie. Tylko jeden mnich ma do niej dostęp. Tylko jeden. Też chciałbym ją zobaczyć. Nie możesz. Czy w Etiopii znajduje się najświętsza relikwia świata? W europejskich kościołach jest mnóstwo świętych przedmiotów. Nie wolno ich dotykać, ale każdy może je podziwiać. Czy to możliwe, że w etiopskim kościele jeden stary mnich strzeże najświętszej relikwii na ziemi? Nie wydaje mi się. Do you really think so? I'm not so sure. It's a bit like the Grail Keeper. Europejskie legendy mówią o strażniku świętego Graala. Gdy umiera, jego miejsce zajmuje kolejna osoba. Dopóki strzeże świętej relikwii, nie wolno jej opuszczać świątyni. To zaskakujące, że Arki Przymierza pilnuje jeden niepozorny mnich. Przy tak świętej relikwii każdy spodziewałby się zastępów księży i kapłanów. Świątynia w Aksum pozbawiona jest jednak patosu. Można odnieść wrażenie, że nie znajduje się w niej nic cennego. Czy to prawda, że w 2009 roku etiopski patriarcha ogłosił, że pokaże Arkę Przymierza całemu światu? Oczywiście, że nie. Całe zamieszanie wynikało z błędu tłumacza. To tylko pomyłka. Zgadza się, Arka nigdy nie opuści murów tego kościoła. Twierdzisz, że znajduje się za tą zasłoną. Możemy to w łatwy sposób sprawdzić. Wykluczone. Nikt nie może tam wejść. Pozwól, że zadam ci pytanie. Widziałeś kiedyś słońce? Oczywiście, że tak. Mylisz się. Straciłbyś wzrok. Arka jest 7 razy potężniejsza. Od słońca. Zgadza się. Kłopot w tym, że nikt nie widział etiopskiej arki. Twierdzą, że ją mają, ale nie potrafią tego udowodnić. Nie ma żadnych zdjęć. Arki nie widzieli nawet Haile Selassie ani Mussolini, chociaż odwiedzali to miejsce. Wszystko wskazuje więc na to, że w Etiopii wcale nie ma Arki Przymierza. Ortodoksyjny etiopski kościół ukrywa przed światem swój skarb. Tutejsi księża są jednak przekonani, że Arka Przymierza znajduje się w ich kraju. Czy w małej świątyni w Aksum rzeczywiście znajduje się najświętsza relikwia świata? Czy legenda powtarzana od 2000 lat jest prawdziwa? Czy w Aksum przechowywany jest skarb? Bardzo możliwe. Nie wiem jednak, czy to jest Arka Przymierza. W etiopskim kościele wszystko trzymane jest w tajemnicy. Nawet księża nie mają pełnego dostępu do informacji.
Możliwe, że arka jest w Etiopii, ale raczej nie w Aksum. Istnieje wiele teorii dotyczących Arki Przymierza. Jedni twierdzą, że trafiła do Babilonu, inni, że do Rzymu. Mógł ją zabrać każdy, kto podbił Jerozolimę. Moim zdaniem najbardziej prawdopodobna jest teza, że Arka znajduje się w Aksum. Pytanie, czy Arka wciąż jest w Etiopii? Nie ulega wątpliwości, że w XIII wieku przybyli tu templariusze. Możliwe, że znaleźli to, czego szukali. W latach 70. XX wieku do Izraela wyemigrowało wielu etiopskich Żydów. Istnieje teoria mówiąca, że zabrali ze sobą Arkę. And they may well have taken something else with them. As long as it's a mystery, nikt nie ma dostępu do Arki. Nie można jej zbadać ani sfotografować. Cała historia owiana jest tajemnicą. Then the mystery lives on. Po tylu latach etiopski kościół nie może przyznać się do tego, że wcale nie posiada Arki Przymierza. Stanowi ona kluczowy element etiopskiej tożsamości narodowej. Być może Arka kiedyś znajdowała się w tym kraju. Dziś jest to tylko tradycja. Gdzie jest Arka Przymierza? Istnieją cztery możliwości. Mogli ją zabrać Babilończycy albo Rzymianie. Możliwe też, że Arka Przymierza wciąż znajduje się w Jerozolimie, ukryta w którymś z podziemnych tuneli. Czwarta ewentualność zakłada, że Arka przechowywana jest w Etiopii. Gdybyśmy tylko mieli możliwość zbadania etiopskiej arki przy użyciu nowoczesnych narzędzi, moglibyśmy ustalić wiek i pochodzenie tej tajemniczej skrzyni. Czy Arka Przymierza rzeczywiście znajduje się w Etiopii? Tutejszy kościół jest przekonany, że to prawda. Pytanie, co Menelik przywiózł z Jerozolimy? Może wcale nie była to autentyczna Arka Przymierza? Jedno jest pewne. Etiopska Arka odgrywa kluczową rolę dla 50 milionów etiopskich chrześcijan. Nie nam to oceniać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wersja polska, SDI Media Polska. Tekst Maciej Dymek. Czytał Daniel Załuski.